Dzień dobry, moi drodzy. 12 dzień grudnia, 42 dzień naszej modlitwy wspólnej. Dzisiaj bez cytatu, ale zadanie, bardzo trudne zadanie. I wiem, że niektórych z Was będę musiał prosić, żebyście zadanie to zrobili, nie rozumiejąc, zrobili w ciemno, zrobili po prostu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podziękowali za rzeczy trudne. I oczywiście nie chodzi o to, że mamy się cieszyć z cierpienia, że mamy się cieszyć z jakiegoś, nie wiem, z czegoś złego. Ale podziękujmy Bogu za wszystko, co się wydarza w naszym życiu, również za to, czego nie rozumiemy, czego nie chcemy, co nie wiemy w ogóle po co i dlaczego i tak dalej. To nie jest po to, żeby sobie wytłumaczyć, wszystko jest po coś. Kochani, to nie tak. Ja już Wam to mówiłem tysiące razy. Nie. Są rzeczy, które absolutnie nie są po coś, tylko również z takich Pan Bóg potem chce coś wyprowadzić. Ale one nie były zrobione po to, żeby były po coś. Nie. One są po prostu złem. Ale uwaga, podziękujmy, dlatego że nie wiemy, co z czego Pan Bóg wyprowadzi. Nie wiemy, gdzie Pan Bóg, w jaki sposób będzie działo. Kochani, wiem, że to trudne, naprawdę wiem. Jeżeli myślicie i was się coś burzy, nie ma mowy, to jeżeli możecie, tyle mi zaufajcie. Usiądźcie w takiej postawie, Panie Boże, robię to niechętnie, na siłę, bo szósty tak kazał, ale robię. Dziękuję Ci, chociaż nie może mi to przyjść przez usta, ale dziękuję Ci za te trudne rzeczy. I pomyśl o jakichś konkretnych wydarzeniach. I mówię, nie chodzi o to, żebyś teraz je zobaczył nagle jako dobre, nie. Tylko podziękuj, mówiąc, nie rozumiem po co, nie wiem, ale może Ty wiesz. No to Ci dziękuję, już na zapas, jeżeli Ty wiesz, że to będzie coś dobrego. Trudne zadanie, ale spróbujcie. Modlimy się, a nie lenimy się. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, do jutra. Pa, pa!